Justyna Wojciechowska, TV Reklama. Jest ze mną ponownie Artur Binkowski. Witam serdecznie. Cześć Justynko, cześć. Cześć wszystkich orów, pozdrawiam. Wolna Polska mi się śni. Au! Wiem, że nie jesteś teraz na bieżąco, jeśli chodzi o informacje, jeśli chodzi o twoją osobę. Nie jestem. Dlatego chciałabym ci troszkę przybliżyć niektóre fragmenty z wywiadów. Jeśli byłbyś tak miły i mógłbyś właśnie się do nich ustosunkować, to by było super. A których wywiadów, Justyno? Wiesz co, zaraz ci powiem. Aha. Pierwszy wywiad jest z Jasią Kapelą. Binkowski, Artur. I ten twój przedupastarzan. Dobra, wyłącz to już, wyłącz to już. Możesz to zatrzymać? Tylko najpierw się z panem na basenie spotkać. Tak, jak słyszę tego typu żartobliwe, to na pewno nie jest żartobliwe. Ty, jak on się nazywa, ten ślimak? Jaś Kapela. Ty, Jaśko. Nic, kolejny temat. Tak. Kolejny temat, dobra. Nadal Jaś. Olimpijczyk. Wyzywać do walki. Jesteś jedyną osobą, a która ten sam? Ten Kapela? Sprowokowała go do walki, bo wcześniej mówił, że nie ma opcji, nie zawalczy, a jednak z tobą się zgodził. W sensie wyzwał cię. Co, jak się Zaraz. No bo jest ciekawe, to jest, musiałem aż sprawdzić, kto to, ale rzeczywiście jest taka osoba, ale... Co kto to? Cymbale głupi. Nie wiesz, kto to Bigoski? Więc zachęcałbym może najpierw walki z fryzjerem. Dobra, wyłącz go. Ja, w ogóle jego tryb myślenia i wysmawiania się w ogóle jest taki jakiś, ja wiem. Tak, ale kto to jest? Co za śmieć? To jest ten Jaś Kapela, ta? O którym była mowa ostatnio. Ja powiedziałem, że ja do ringu nie wchodzę, ale jeżeli mój Tasman, jeżeli oglądasz, a u Orzełku cała Polska cię pozdrawia, jeżeli mój Tasman dostanie szansę w gali, żeby walczyć czy z tym przydupasem, czy z kimś innym, jakimś normalnym chłopakiem, bo ten, ja pierniczę, przecież to jest patologia, nie? I tego. I nie, Tasman jego rozwala sam, to ja nic nie muszę wchodzić do ringu, żeby jemu, no nie, nawet nie wiedziałem, że on taki wywiad dał, ale ten, jeżeli w tej chwili widzę, że on tutaj gdzieś idzie, to w tej chwili przerywamy, to znaczy wy dalej kręcicie i byście zobaczyli, co z niego robię, za takie słowa, które używa. Jaś Kapela nazwał twojego kolegę przydupasem. Ja, nawet nie powtarzaj mi tego, Justyno, dzięki, to jest samobójca, ten Kapela, to jest samobójca. Tak, brak szacunku do ludzi, ale oprócz tego, to jest samobójca, to jest wariat. On nawet, nic, dobra, tylko kolejne pytanie. To teraz może Marcin Najman. A nie, tego wyłącz. To widziałem. Właśnie, widziałem kilka sekund. Chciałam zapytać o to białko. Czy ty jesteś w stanie pokazać to białko i udowodnić, że to ty masz rację, a nie właśnie Najman? Ale to jest takie proste. To jest, jeżeli chodzi o Najmana i białko, że konfident i frajer, to jest takie proste. Świętej pamięci Dawid Kostecki widział białko. Mówił, że widział białko. Dawid Kostecki. Nie muszę nic więcej mówić. Nasz cygan, nasz Genghis Khan. Nie? I tacy. Ja nie muszę nic widzieć. Rozumiesz? To jest bardzo bardzo podobne do tego, co Szpila powiedział na temat Zimnocha. Tylko Zimnochem tam jest bardzo, bardzo taka... To jest bardzo taka mylna sytuacja, mylna, nie to słowo chciałem, ale musicie mi wybaczyć, nie? 35 lat poza ojczyzną. Skomplikowana sytuacja do zimno, nie żaden mój kolega, nie żaden funfel, nie, ale też nie wróg, nie, to co zrobiliśmy w ringu to czysto sportowo, wtedy w Wielice, ale pamiętajmy co do zimnego, Na miejscu wydarzenia on mówi do policjanta, że nic nie widział, nie słyszał. Na sankcji tak samo powtarza te same słowa.
do pani sędziny. To była kobieta wtedy, nie? Białko wtedy widziałem. I ten, to była sędzina, mówi, że nic nie widział, nie słyszał. Ona dopiero sama od siebie. I to jest bardzo takie, i to nam pokazuje, w jakim niebezpieczeństwie Polska jest na dzień dzisiejszy, że pani sędzina, wiedząc, że dana osoba, w tym momencie to był zimno przed nią, jest niewinny, jest całkowicie niewinny, ona mu mówi, że ma przygotowane 90 dni więzienia dla niego, bo ona myśli albo się domyśla, że on coś tam widział, coś tam słyszał. I on dopiero, to jest tak jakby wykręcanie ręki zeznającemu na ławie tam przy ławie sędziowskiej, nie? Wykręcanie mu ręki. No i wtedy zimny sypnął od ciebie, podał rysopis tego. Także on na sam końcu dalej źle zrobił, bo powinien wziąć te 3 miechy, ale to nam pokazuje białe na czarnym, jaka schorowana jest ojczyzna na dzień dzisiejszy. Że pani sędzina, wiedząc, że gościu jest niewinny, ona mu dalej jest gotowa dać 90 dni puchy za to, że jest niewinny. Chora Polska. Dlatego ja bym mu, już tylko tego konfidenta, ja bym mu nie dał, nie, ja bym nie dał. Jakbym, jeżeli trzeba coś, jakoś to nazwać, to że zmięk, zmiękczyli go na tej sankcji, ale nie konfident. Marcin Najman nazwał ciebie nierobem. Nie, to dobra, to mnie nie interesuje, co on tam mówi, na mój temat, na inne tematy. To jest bardzo tyły człowiek, który nie potrafi nic. Ani w ringu, ani poza tym. Jedyne, co on potrafi, to jest kilka złotych zarobić. Piękną ma córeczkę. Zdrową i tego. Także na pewno jest dobrym tatusiem. Dlatego ja jestem taki umiarkowany w tej chwili co do Najmana. Nie? Niech on podziękuje swojej córeczce, że ona dobry wizerunek taki bardzo pozytywny wywarło na mnie, jak go poznałem wtedy w 2017 roku, bo inaczej z nim bym pojechał grubo, ostro. Chciałam ci właśnie tu przybliżyć pewne fragmenty, ale widzę, że właśnie nie chcesz rozmawiać. Dlaczego jesteś tak sceptycznie nastawiony? Dlaczego nie chcesz się odnieść do jego zarzutów? Bo myślę, że to by oczyściło atmosferę. Myślę, że to by pokazało właśnie, że masz swoje zdanie na ten temat i chcesz się wybronić w jakiś sposób. A jeśli nie odpowiesz, no to... Jakby no, on ma wtedy rację, tak? Więc... Nie, to nie znaczy, że miał rację. To znaczy, że on coś tam powiedział. To dlaczego nie chcesz się odnieść właśnie do jego zarzutów? Bo on w ogóle nie jest ważny. Ani w sporcie, ani przed kamerą. Jego słowo nie jest ważne. To jest człowiek, rozumiesz, że jest białko na niego? Rozumiesz, że to jest frajer? On właśnie mówi, pokaż mi to białko. Udowodnij. Niech porozmawia z całą Polską. Normalnymi chłopakami sztywnymi, co z puchy wychodzą. Każdy wie. To nie znaczy, że każdy te białko widział, ale dużo chłopaków widziało. Przecież to jest rura. Nikt do niego szacunku nie ma za to, za inne wybryki, to i tamto. I to jest, to jest delikatne, ale jest spoko tatusiem. I tu jest pozytywne, coś pozytywnego, prawdziwego, pozytywnego, co znaleźliśmy u Najmana. Jest dobrym tatusiem. I zostawmy to tak. A trener Raubo też właśnie powiedział, zapytany o ciebie, nie reprezentowałeś Polski, tylko Kanadę. No dobrze powiedział. Więc nie jesteś gwiazdą Polski, więc jak ty się do tego odniesiesz? Bardzo dobrze, pozdrawiam trenera Raubo, chociaż się nie znamy, nie? Fizycznie się nie znamy, ale słyszałem o trenerze Raubo dużo pozytywnych, no trener Raubo, nie? Nie na tym samym poziomie co Filek Sztam, ale trener bardzo dobrze znany i bardzo dobrze poważany, z dużo szacunku, to i tamto. Także z wielkim szacunkiem do trenera Raubo. A to, co powiedział, że byłem dla Kanady na Olimpiadzie, no dobrze powiedział, nie? Ale dużo ludzi właśnie traktuje ciebie jako gwiazdę Polski. On właśnie powiedział, że nie, jaka gwiazda Polski, skoro ty w ogóle nie walczyłeś dla Polski, tak? Dobrze, to jest taki wątek, że tak. Trenerze Raubo, tam gdzie się mylisz, że
gwiazdą na pewno nie jestem, także dobrze ty ująłeś, ale jestem znany w Polsce i to bardzo dobrze i jestem szanowany w Polsce, nie za boks, nie za olimpiadę jakąś czy inne tam międzynarodowe turnieje, gdzie złote medale wygrywałem dla Kanady, tak, nie za to nie jestem szanowany w Polsce, jestem szanowany w Polsce za to, że dalej jestem sobą, po 35 latach mieszkając poza Polską, ja dalej mówię płynnym, czystym polskim językiem, naszym językiem. I nie ma raczej nikogo w całej Polsce, który by mnie mógł, mnie zweryfikować, jeżeli chodzi o gramatykę albo ortografię w języku polskim. Rozumiem? Albo historię polską. Nie? Także, panie Rambo, to o to chodzi. Ale jeżeli musiałem to sprostować i wyprowadzić ciebie, panie Rambo, z tego wątka, no to mi się zdaje, że uczyniłem to w tej chwili, nie? Ja, jak ci mówię, to nie chodzi o boks. Ludzie, bardziej specyficznie, ludzie Polacy szanują mnie dlatego, że pięknie mówię po polsku, czysto po polsku, nie? I historię Polski znam bardzo, bardzo, bardzo dobrze. I po tylu latach zamieszkałych poza Polską, w dzikiej Ameryce zwanej Kanadą, od takiego małego bąbla, ja dalej jestem Polakiem. A wszyscy wiemy, jak wielu z nas, Polaków, zamieszkując, przedostając się do krajów zagranicznych, tym bardziej tam do dzikiej Ameryki, nie, ja to wiem, to wiem z dnia codziennego, tam, po krótkim czasie, po kilku latach, albo udają, że zapominają mówić po polsku, albo zapominają mówić po polsku i nigdy do Polski nie przyjeżdżają, nie podtrzymują tutaj relacji z rodziną czy z ojczyzną. Ja to robiłem przez 35 lat i na chwilę obecną to, że ja jestem tutaj dosyć dobrze znany w całej Polsce, nie tylko w Warszawie, a w Warszawie co kilka minut, nie? Co kilka minut ktoś chce selfie sobie zrobić albo podać łapę, podać dłoń, nie? Albo zapraszają mnie na jakąś kolację czy itd., nie? Ale to jest tylko dlatego, że ja jestem sobą, jestem Polakiem i to wszystko i nic więcej. I ja nie chcę być żadną gwiazdą, panie Raubo, nigdy nie byłem, to jest prawda, nie chcę być, nie jestem żadnym fucking VIP-em, nie będę chodził po żadnych fucking tam VIP-owych tam tych spektaklach telewizyjnych, to i tamto tańc z gwiazdami, czy podobnymi, nie? Nie, to nie ja. To nie ja. Jakiś czas temu rozmawialiśmy i właśnie był temat o pewnej organizacji, która chciałaby ciebie przyjąć do siebie. Mówię, że miałeś bardzo dużo propozycji, a czy to coś się właśnie rozwinęło w tym kierunku, czy może już wiesz dokładnie, która organizacja walczy o ciebie i chciałaby ciebie u siebie jako właśnie zawodnika? Tak, wiem coś więcej na ten temat. Powiem ci szczerze, ja dzisiaj muszę za jakieś pół godziny jechać na spotkanie właśnie z organizatorami, z właścicielami tej organizacji. I ja tam jadę. Już było powiedziane, ci dżentelmeni, oni dobrze wiedzą, że ja nie biorę żadnego udziału w żadnej walce. Ja mogę komentować, ja mogę być w narożniku mojego zawodnika. Ja mam ich kilku. Na pierwszym miejscu jest Tasman. Nie? Każdego jednego z nich znam bardzo dobrze. Dobrze, Tasman. A kto jest następny? Bo mówisz tu o kilku zawodnikach. Kto jeszcze? No, na przykład Szwedi. No. A kto to jest Szwedi? On tutaj jest w Warszawie? Czy jest w Londynie? Znasz go z Londynu? Nie, w tej chwili on jest ze Szwecji. Ale on czeka na mój telefon, jeżeli coś się dzieje. Tak. Ale w tej chwili rozmawiamy na temat, specyficznie teraz rozmawiamy na temat Tasmana, także ja chcę spróbować wszystkiego, co ja mogę zrobić dla Tasmana, żeby Tasman wszedł. Ja jestem nawet, chociaż ja do ringu nie wchodzę, ale ja jestem gotów wejść do tego ringu, rozumiesz, albo w roli narożnika, trenera u Tasmana. Ale jeżeli organizacja wymaga, żebym ja wszedł z Tasmanem do tego ringu, tak dwóch na dwóch, to już przybiłem, że dla Tasmana to zrobię. Mhm. Dla Tomka to zrobię. Czyli jedziecie dzisiaj z Tasmanem właśnie i będziecie rozmawiać.
nie będziesz rozmawiał o sobie, tylko właśnie o nim, tak? Będziesz jego trenerem i menadżerem w pewnym sensie. Menadżerem nie myślałem, ale to tak wygląda, tak jak ty teraz wspomniałeś, to też tak wygląda, bo ja znam te sprawy, nie? Dosyć biegły jestem, nie? W tych sprawach, co się dzieją poza ringiem, a tam finanse wchodzą w ten, tak? I te różne umowy i sponsoringi i tego, także tak, ja mu mogę pomóc, chociaż nie rozmawialiśmy z tym z Tasmanem na ten temat, ale wiadomo, nie? Ja mu ufam na 100%, no, tak samo on mi, nie? I dla Tasmana chcę to zrobić tylko dlatego, nie to dlatego, że on jest dobry i ma dyscyplinę i trenuje i na 100% wiem, że nie robi żadnego. Nie, to wiem na 100%. Jest czysty. I ten, ale robię to dla niego, dlatego że Tasman ma duże serce, dlatego chcę go wynagrodzić za to. Mhm. Dużo ludzi mówi o tym, że powinieneś pójść do pracy, normalnej pracy. Nie żadne zbiórki, nie żadne właśnie, nie wiem jak to nazwać, jałmużne, tylko właśnie normalna praca. Justyno, ja ten. Ja nie mam problemu, żeby iść do normalnej pracy, do łopaty. Ja nie mam problemu. Ludzie mówią, no to dlaczego nie pójdziesz do tej pracy, tak? Skoro jesteś przed 50, jesteś jeszcze młodym facetem, jesteś sprawny, jesteś fizyczny. Piękny i zgrabny. Tak, jesteś zdrowy. Dlaczego nie pójdziesz do normalnej pracy? No spoko, dobra, ja się dopiero rozkręcam. Na chwilę obecną nie mogę iść nigdzie do pracy, nie mogę nic ogarnąć z finansów, nie? Po pierwsze mi finanse nie przechodzą, a mam, ale nie mogę nic tutaj na miejscu w ojczyźnie ogarnąć, dlatego że ja jeszcze muszę tak i być w Krakowie i być w Gnieźnie, ale przede wszystkim być w mojej Bielawie, jeszcze w Bielawie nie byłem, rozumiesz, że ja muszę moje sprawy ogarniać, to na pewno potrwa kilka tygodni. I wtedy mogę się ustatkować gdzieś, rozumiesz, zniknąć przed oblicza kamer i wywiady i ja chcę wrócić do normalności, tamte życie ja lubię. To tutaj, to co widzicie, orzełki, to nie jestem ja. To znaczy, to jest częścią mnie, bo tak to życie tak, nie, pokazało. Tak. Ale nie, ja wolę być tak jak na pewno każdy z nas, nie, tam, ten. Ja wolę być gdzieś tam w oddali, daleko od kamer, od tego wszystkiego, od tego zgiełku i ten. I żyć swoim życiem spokojnym. A najlepiej by mi pasowało żyć w górach, żyć w lesie, nie. To by mi pasowało najlepiej. Twój klimat. Tak, żyć na osobność. Szkoda, że nie ma jakiejś wyspy bezludnej w Polsce, nie? Bo na pewno bym tam chciał zamieszkać, ale tak myślałem, takie miejsce, gdzie ja bym wybrał na dzień dzisiejszy, prawdopodobnie góry Sowie. Albo gdzieś na inne góry, nie? Czy Tatry, czy nie Tatry, ten, ale góry sobie koło mojej Bielawy, normalnie tam zamieszkać, zbudować sobie małą chatkę. Ja sobie buduję chatkę, ja mam pojęcie na ten temat, każdy z nas ma, nie? Czy jadąc do tej Bielawy, zahaczysz może o Częstochowę i odwiedzisz Marcina Neumana? A może? Myślałeś o tym? O, no. Myślałem. Właśnie nie chcesz tutaj na wywiadach o tym mówić. Myślę, że może powinien się po prostu porozmawiać i wyjaśnić sobie parę nie. rzeczy, bo może rzeczywiście nie ma konfliktu, nie. tylko nie znacie konflikt. Swoich jakby... Jest konflikt. Okay. On mi ubliżył. No to właśnie, to może lepiej właśnie jechać do niego tam. I porozmawiać. Jechać do niego i kropka. Okej, okay, a czy oczekujesz przeprosin z jego strony? O, będą. To będą. Kiedy i gdzie? A to nie będzie. Wiem, że on będzie na kolanach, ta, albo jeszcze gorzej, ale to od niego zależy. Ta. Jak nie chcę być całkowicie to lepiej, żeby fakty te przeprosiny przesłał przez internet, żeby cała Polska widziała, ale mi na tym nie zależy, nie? Ta. Neumann, jadę do ciebie. A publicznie chciałbyś, żeby właśnie cię przeprosił? Nie, czy nie, wolałbyś nie. właśnie porozmawiać? Nie, publicznie mi nie zależy nic publicznie. Tak. On mnie przeprosi. Czy chce, czy nie chce, on mnie przeprosi. Parę dni temu pojechałeś do Torunia i zniknąłeś. Ludzie ciebie szukali. Powiedz mi, gdzie byłeś? Co robiłeś? Aha. Dlaczego taki szum? Nie wiem, to jakoś się...
fajnie wydarzyło, że... Au! Spoczko. Dobra, dobra. Ten, wszystko. Tutaj, ja przepraszam, ten, ale orzełki przechodzili i dali mi cynk, za pół godziny będą. Spoczko. Tego. Przepraszam, co było? Pytam o Toruń, bo zniknąłeś i ludzie ciebie szukali, bardzo się martwili. No, jesteś tutaj, ale dlaczego, dlaczego ciebie szukali? Wiecie, ty sama nie wiesz, nie? Ale ten, wy nie wiecie tak samo. Orzełki, budzę się jednego dnia niedawno, tydzień temu, nie? Chuligan podjeżdża, jeden z naszych, nie? Podjeżdża ten, przedstawia się, zaprasza mnie do Torunia na imprezę, pojechałem na tą imprezę, impreza długo trwała, ja już byłem zmęczony, nie? I nic nie mówiłem do nikogo, to i tamto, i wyszedłem, i wróciłem do Warszawy. Dlaczego nie dałeś znać swoim znajomym? Na pewno się o ciebie martwili. Nie, oni mieli dobry czas, oni się dobrze bawili, nie, chciałem im psuć ich imprezy i ten, ale byłem ugoszczony fajnie, było fajnie, nie? Ale też mi dodało szansę ten powrót z Torunia tutaj do Warszawy, znowu się przemieszczałem komunikacją miejską, znowu ten kanar, pan konduktor mnie wysadził z pociągu. Ja pierniczę, teraz sobie przypomniałem. Co ty masz z tymi konduktorami? Ja cię chciałem, bo nie mam biletu. Ja mówię, szefie, nie mam biletu, bo nie mam hajsu. To on nic nie, żadnej negocjacji. Nie? A już byłem mandat? A już byłem w połowie drogi do Warszawy i on mnie straszy, że mi mandat da, jakiś gruby. Mówię, dobrze, dawaj mi ten mandat, nie ma sprawy. Mówię, jak będę miał hajs, ja wszystko zapłacę. Jak będę miał hajs, nie? I ten... On mówi, w takim razie zatrzymujemy ciufcie. To była jakaś taka, wiesz, ta Intercity, ta szybka. Znowu zatrzymał ciufcie i na... Tam był tylko jeden peron na tej wiosce, gdzie zatrzymał. O 4 nad ranem, coś takiego, nie? I co? Ja tam spędziłem znowu 2 dni. Też fajnych ludzi poznałem, fajnych Polaków poznałem, nie? Polaków, nie? Takich zajebistych. I później okazało się, że muszę wracać do Torunia, żeby złapać inną ciufcię, żeby dojechać do Warszawy. Coś tam, ale fajna, wszystko, tak, fajne przygody, same przygody. Z tego co wiem, w Toruniu ugościł cię Gleba. Kto? Gleba. Ten, co walczył na KSW. Kojarzysz mówi Gleba, ale twarz mi się nie przypomina, ale tam dużo się działo, tam było dużo ten, także ten. Nie wiem dokładnie, o kogo chodzi, ale dziękuję jemu i wszystkim tam, co byli bardzo w porządku, bardzo mili. No. Rozumiem, że Toruń. Czy byłeś w jakichś innych jeszcze miejscach? No jeszcze na razie nie. Ale się rozkręcasz. Ale Justyno, Ty rozumiesz, że jestem z Bielawy? Ja jeszcze w Bielawie nie byłem? No właśnie, powinno być pierwsze miejsce, gdzie pojedziesz i co? Nie wiem czy pierwsze. Pierwsza jest stolica, nie? Jestem w stolicy, jestem lekko przytrzymany. Dobra, są jakieś tam komplikacje techniczne z finansami. Spoko. Niby nie do rozwiązania, ja muszę wracać do Kanady, tak? Ale ja nie wracam do żadnej Kanady, zanim ja nie odwiedzę mojej Bielawy. To na sztywniutko. Tak. Także następna opcja Bielawa. I to już nie ma żadnych zjazdów na pobocze. Ta. Teraz już traci. Tylko już powiedz kolegom, że jedziesz, żeby ciebie już nie szukali. Braci się nie traci, au. I wszyscy będą powiadomieni przez Klemensa, że ten. Co mordeczko? Szacunek, poważanie. Au, dziękuję. Siemanko. Dziękuję bardzo. Przed chwilą byli tutaj jacyś twoi znajomi i mówili, że mają jakiś do ciebie interes, będziecie coś nagrywać. Czy możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Moi znajomi, pierwszy raz w życiu, orzełki, pierwszy raz w życiu poznałem Dudka 56,
wszyscy go znamy. Zajebisty rap robi, nie? Zajebiste fucking, zajebiste, zajebista nuta, zajebiste, bardzo wartościowe, czysto polskie, ten, zajebistą muzę robi, nie? I cała ekipa, jego ekipa tutaj wbiła z Dudkiem. Mi się wydaje, że tylko raz, ja musiałbym go tutaj mieć teraz, żeby on to zweryfikował, ale przynajmniej raz, może dwa razy przez social media, żeśmy rozmawiali, nie? W ten sposób, nie? Z Dudkiem, nie? Teraz go zobaczyłem na oczy i no, jak najbardziej. Także jestem zaproszony na coś tam. Oni będą kręcić to dzisiaj, jakiś teledysk. Jest to od razu na instynkt zaproszony. Ty nie wiesz nawet, co będzie się działo tak naprawdę, tak? Nie wiem, ale wiem, że będzie pozytywnie. Już było pozytywnie. A czy jakieś inne osoby się do ciebie odzywały, żeby coś właśnie może stworzyć wspólnego? Jakiś projekt? Nie wiem. Nic nie wiem na ten temat. To nie znaczy, że tak nie było, bo nie mam mojego Tasmana koło mnie, obok mnie, a nie mam telefonu. Mam telefon. Ale nie działa. Nie działa, także nie mam telefonu. Co się stało? Ostatnio działał. Mówiłeś, że już masz telefon, już możesz tutaj działać. Co się stało? No nie wiem, trzeba iść, tylko kilka złotych dać, żeby naładować znowu kartę. Ale mnie jakoś ten, nie? Hajsu jest bardzo malutko. Ale w ogóle, nawet jeżeli tego hajsu bym miał, to nie wiem, czy bym od razu go naładował, bo tyle się dzieje w moim życiu na co dzień, w dzień i w nocy, że jest bardzo fajnie, bardzo miło i ja nie chcę, żeby ta bajka się skończyła. Z tego, co wiem, to zbiórka poszła bardzo dobrze. Poszła? Jakaś duża część... Na ten temat też bardzo mi niewiele wiadomo. Nikt do mnie się nie może odezwać, bo nie mam telefonu podłączonego, po pierwsze. Znaczy, musiałoby to wyjść ode mnie, że ja się łączę z daną osobą. Ale mi na tym nie zależy. Jeżeli jest zbiórka i dobrze idzie, ja wszystko od z góry chcę, także tam coś przeszło, tak? Jakieś finanse. No także ja chcę od razu wszystkim to co przeszło... Właśnie może chcesz podziękować tutaj osobom, które ale mi nie wsparły nie, cię. A Justynko, nie sugeruj mi, pozwól mi się ten. Tak, od razu dziękuję. A Justynka mnie podkręca, dokładnie. Dziękuję serdecznie wszystkim, co ten... Ale słuchajcie, posłuchajcie, ja tak myślę tak. I ilekolwiek tam jest, to i tam, to tak, ja te finanse otrzymam, wiadomo. To wszystko idzie, zrobione jest przez zawodowych, profesjonalnych ludzi, nie? Cichy też tym jest i podłączony do tego i Tasman i wszyscy. I prawdopodobnie wychodzi na to, że ja w budżecie tej zbiórki, pierwsze co na bani ten, dochodzi do mnie jeszcze teraz, to nie jest ostateczne jeszcze, ale prawdopodobnie będę musiał wykupić bilet z Warszawy do Toronto, wejść do banku, wziąć kartę, to zajmie tylko minutę, dwie, wyjść z banku, iść na lotnisko i wrócić do Polski. Tylko na dzień dzisiejszy, nie, ile to, tydzień temu, ten z ambasady kanadyjskiej tutaj, dzwoniłem do Kanady, do mojego kuratora, z myślą o tym, że ja właśnie wrócę do Kanady, pójdę do banku i nową kartę ogarnę. Dzwoniłem do mojego kuratora, który mnie doinformował, ale tylko tak samo ciebie, nie musiałem, nie? I ten, ja go doinformowałem, że ten, rozmowa była po angielsku, nie? Rozmowa była po angielsku. W tej ambasadzie kanadyjskiej chcę pozdrowić wszystkie panie, które pracują, panią Anię też w szczególności, które mi pomagają, które mi pomogły dojść do telefonu, wykonać telefony itd. itp. I było tak, że no, jesteśmy w ambasadzie, także tam z całym szacunkiem do tego instytutu, nie? Bo to rząd ten. I dzwoniąc do kuratora, nagle wchodzi temat z jego strony, że jest nakaz aresztowania mnie po raz kolejny. Ja do dzieci stąd nie dzwoniłem. Nie? To znaczy, że nie dzwoniłem. To znaczy, że do Agatki. Nie dzwoniłem do Agatki. Nie dzwoniłem do Agatki, nie dzwoniłem... To dlaczego jest ten nakaz według ciebie? No to ja się go pytam, ale rozmowa jest po angielsku. Wszystkie panie, które pracują, Polki, w ambasadzie kanadyjskiej, one są bardzo biegłe po angielsku. Ja mu taką żygowinkę, bo on mnie informował, że on to wstawił.
mój kurator wstawił nakaz mnie aresztowania. I to się go pyta, a dlaczego to? Why did you do this? Nie? Dlaczego wstawiłeś ten? To znaczy, że ja lądując w Kanadzie, od razu mnie biorą, jak tylko bramki przechodzę, od razu mnie miekują. I, ale nie. Nie boisz się właśnie wrócić? Nawet na chwilę, żeby wziąć te pieniądze. Słowo boisz nie jest naszym olęcym słownikiem. Tak, ostatnio właśnie mówisz, że... Czy się nie obawiasz? No, ja się nic nie obawiam, nie? Ja się własnej nie obawiam, nie? Czyli ryzyk fizyk według ciebie? Nie, ryzyk fizyk, tylko ten. Oni mnie biorą na 100% do puchy. Pytanie jest, ile dostanę, nie? Dokładnie ile ja bym dostał czasu za to, ale za co? Za co? On mnie informuje, ja fizycznie się znajdowałem w ambasadzie, nie? Kanadyjskiej, tutaj w Warszawie, nie? Rozmowa po angielsku i ten, wszyscy słyszą, wszyscy pracownicy ambasady to słyszą i ten, ja się go pytam, za co on wstawił ten nakaz aresztowania. No i on mi tłumaczy, że przez to, że się nie pokazałem na kolejne spotkanie z nim. No ale ja mu tam taką żygowinkę i w tym momencie to było wszystko kontrolowane przeze mną, ale taką żygowinkę mu puściłem, takim slangiem, nie? Po angielsku takim kryminalnym slangiem, że on się tak przestraszył, odrzucił telefon, to i tamto, ale cymbała informowałem, że wylatuje z Kanady i pokazałem mu moją kopię moich oskarżeń, to i tamto, mojego sądowego. Jak cię wypuszczają, to masz sądowy taki wydruk, nie? I tam było napisane, jeżeli jestem poza obszarem Kanady, muszę tylko doinformować swojego kuratora, że jestem i nie będzie żadnych negatywnych konsekwencji związanych z tym dla mnie, a ten mi informuje, że on musiał wsadzić, bo mówię do niego, nie chcę użyć tego słowa, co użyłem po angielsku, ale mówię mu, mówiąc grzecznie, mówię mu, że ten, informowałem cię, że wylatuję, a ty to dalej wsadziłeś. A on mówi, że no bo on nie wie, on dalej wsadził, że nie wiem, on się obawiał o swoją pracę, czy coś tam, nie, on jest młody i ten, żeby nie stracił pracy, to on wolał, nie wiedział, co z tym fantem zrobić, to nie jest tak. Musiał robić swoje po prostu. Tak, ale nie powinien tego zrobić, bo ja go doinformowałem. Legalnie ja wszystko, także ja naprawię tam kanadyjskim, się znam lepiej od niego, no na to wygląda, nie? Ale ten, ale jeżeli muszę zrobić trochę czasu, wracając tam, trochę czasu, kilka tygodni mi się zdaje najwięcej, nie? Za to, ten, no to zrobię to, nie? Ale tak naprawdę ja się nie obawiam ani puchy, ani tego, ale mi się nie chce lecieć do Kanady. Ja jestem u siebie w domu. Rozumiesz? Mhm. Ja jestem u siebie w domu. To, że mam mnóstwo, na co dzień mam mnóstwo bardzo pozytywnych ludzi, Polaków, wiadomo, że ludzi to za mało powiedziałem, Polaków, które otwierają ręce i serca. Przepraszam, mordeczku. Tak. Chcę, żebym go wyżył. Wszystko jest dobrze. Nasz chuligan tutaj. Nasz chuligan Clement. Chciałam zapytać o twoją żonę. Czy nie myślałeś, żeby właśnie do niej wrócić? Kto? Do Agatki? Przecież ona jest żonata. Ale powiedziałeś, że bardzo ciebie kocha, więc... Pawełku, nawet nie próbuj! Proszę, że co? Że co? Czy nie myślałeś, żeby wrócić do swojej żony? Ale to ostatnio co powiedziałeś, że co, kocha, coś tam? Powiedziałeś, że bardzo siebie kochaliście. Bardzo siebie kochaliście. I czy ta miłość nie przezwycięży tego właśnie, żeby jednak jeszcze może coś kiedyś było między wami? No, ta książka jest zamknięta. Tak to mi się wydaje. Ale nie? Z twojej strony, czy z jej bardziej, jak myślisz? Chcemy z obydwu stron, ale tam są dzieci, nie? Ja najbardziej... Nie chciałbyś właśnie spotkać teraz się z dziećmi? No, jak najbardziej. Który tatuś nie kocha swoich, albo który rodzic nie kocha swoich dzieci, no, to takiego, no... Tęskni za nimi bardzo, co? Jeżeli by była taka opcja teraz, nie? Że wracam do Kanady, ale ja muszę płynąć kraulem czy żabką przez ten ocean, ale zobaczę się z dziećmi i to jest... To ja bym to zrobił.
Ja bym już dzisiaj zaczął przemieszczać się na zachodnią Europę, tam gdzie Atlantyk się zaczyna i bym w poprzek przypłynął ten, żeby. A w jakim wieku jeszcze zapytam są twoje dzieci, bo w sumie nie poruszałeś tego tematu. Bo babasy są, oni mają jakieś 16-17 lat. No to już nie takie babasy. To już nie takie, dla mnie to zawsze bobasy, nie? Już nie takie bobasy, ale piękny moment by był, nie? Jakbym się spotkał z moimi bobaskami, nie? Myślisz, że dzieci też by chciały się z tobą spotkać? Czy mają do ciebie w jakiś sposób żal? Nie, nie, 100% chciały. Może nie rozumieją, na pewno nie rozumieją dokładnie, o co chodzi, nie? O co tam poszło, to i tamto. Myślisz, że twoja żona mogła trochę negatywnie się o tobie właśnie wypowiadać i... Nie. I właśnie nie dopuszczać właśnie was do jakiegoś kontaktu. Nie. Agatka nie dopuszczała mnie do dzieci. To jest prawda. Ale dlaczego właśnie? To musiałaby odpowiedzieć sama Agatka. Ale dzieci na pewno i tęsknią. Na pewno ta tęsknota moich bobasów za tatusiem nie jest aż tak napięta teraz, jak na pewno była paręnaście lat temu, nie? Jak to się zaczęło dziać. Także on się już... Czas leczy rany według ciebie? Na pewno. Au orły! Au mordki! Au, pozdrawiam! Tak, widzisz. Trzymajcie się, trzymajcie z fartem. Takie coś, tak jak widziałeś teraz na Instynkt, że znowu mała watacha orów przechodzi i widzi mnie i mnie pozdrawia. To nie dlatego, że jesteśmy przed kamerami i ten, tylko po prostu te. Ja to mam na co dzień. Nie? Ja nie mówię, że co 5 minut, ale ja mam na co dzień po paręnaście razy. Nie, ja wróćmy nie chcę, jeszcze może do właśnie do dzieci. Dlatego ja nie chcę wracać do Kanady. Nie, jeżeli ode mnie by zależało, jeżeli finanse by się zgadzały i wszystko i to i tamto, ja bym chciał dzieci tutaj zaprosić na fajne wakacje. Przez lato się dopiero robi, nie? Zaczyna. I ten, na jakiś miesiąc czasu, czy dwa miesiące czasu, mówię, do tego bym musiał być przygotowany, musiałbym mieć swój kwadrat i jakieś finanse normalne ogarniać. I ten, tego nie ma na dzień dzisiejszy, ale... A myślisz, że dzieci śledzą właśnie twoje życie? Nie. Co się z tobą dzieje? Nie, wątpię w to. Raczej nie, bo na pewno by jakaś gorycz, jakiś smutek ogarniała, widząc tatusia w telewizji przed kamerą, a nie mogąc go zobaczyć. Wiesz, internet teraz jest wszechobecny tak naprawdę, więc na pewno gdzieś tam się jakiś wywiad, czy nie wiem, jakieś relacje, cokolwiek się rzuciło. O, na pewno, ale jak sam, ja jako człowiek, jeżeli nie wbijesz tego i nie szukasz w danym kierunku, to ci nie wybije. Ja nie myślę, że oni szukają i ja ich rozumiem. Ja nie myślę, może jest, że szukają, może oglądają, ale ja nie myślę, bo cierpieliby wtedy, nie? Ja próbuję o nich też często nie myśleć, bo też cierpię, nie? Ciężko. A chciałam jeszcze zapytać, no powiedziałeś, że z Agatką już na pewno nic nie będzie, nie wrócicie do siebie, a czy może nie szukasz jakiejś nowej kobiety? Bo się siebie szukam. Czekajcie, tutaj mój adwokat, tutaj, tak? Klemens! Klemens, wariat, ta, pozytywny wariat, orzełek, ale... Nie brakuje ci właśnie kobiety? Brakuje. Nie mi, tobie brakuje. Nie. Byś zrobił? Nie. Że się zakochał. Spoko. Nie? Klemens jest ten, on... Zajebistą bajerę ma, jeżeli ten, ale jeżeli mi kobiety, mordeczko, ten. Dobra, ja tak sobie zajaram. W tej chwili mi nic nie brakuje, jest fajnie, nie chcę tego zmieniać, nie na chwilę obecną, dlatego nie chcę wylatować do Kanady i to i tamto. A co, kobiety w moim życiu, nie myślałem o tym. Jak ja w ciągu ostatnich trzech lat, zrobiłem jakieś dwa lata, w ciągu ostatnich trzech lat, z przerwami, ja zrobiłem ponad dwa lata więzienia. I to byłeś zamknięty, jesteś zamknięty sam, to było związane z tą koroną, to i tamto. Nie, robisz sam w celi. Mogłem być we dwójkę, bo w sumie cela jest dla dwóch, są dwie prycze, dwa łóżka, ale ja krótkie rozmowy z gadami i z szacunkiem, co oni mają dla mnie, dla tego olimpijczyka i różne medale, co dla Kanady zdobyłem, zrobili tak, że ja byłem sam i jakoś się odzwyczaiłem, wiesz, żeby być na co dzień w związku z drugą osobą.
czymś kobietą. Ja jakoś się odzwyczaiłem. Odnalazłbyś się właśnie teraz, jakbyś miał kobietę? A nie, przeszkadzałaby ci w jakiś sposób? Czy już właśnie jesteś takim wolnym strzelcem i już nie myślisz o tym w ogóle, żeby właśnie kogoś mieć? Tak, bo tutaj to chodzi tak. Czy chodzi tak, żeby mieć kobietę na jakąś stałą kobietę, czyli jakiś związek, nie? Ten, ale mnie nawet do stosunku nie ciągnie. Wiesz? Nie wiem, czy to jest powiązane, może, to jest dziwne, ja ci mówię szczerze, to może do jedzenia, na pewno coś dodają, żeby to testosteron obniżyć i żeby się nie ciągło, no bo tam nie, w zakładach karnych na całym świecie, jakby coś takiego nie było, to tam była, nie, jak ten, to mi się wydaje, myślisz, że coś dodają właśnie w więzieniu? Tak, jestem dosyć pewny, ale jakoś mi, nawet, ale psychicznie nawet mi nie brakuje, żeby mieć drugą osobę w życiu, nie? Czyli kobietę. Nie brakuje mi. Byłby to bonus, jeżeli by się układało wszystko cacy, nie? Ale ja żyję swoim życiem i raczej nie idę na żadne... Au. Siemanko, mordeczki. Tak, zaraz tam przyjdę. Tak, i ten... Ale kobieta też... Byłoby to dla mnie, tak z kobietą, żeby się związać, nie? Taki związek tego, na pewno byłoby to coś nowego, nie? Nowego dla mnie, wiążący się z jakimiś tam na pewno emocjami, czego też nie szukam, nie? Bo ja zimny drań, ja nie mam emocji. I ten, na pewno było coś nowego, coś tego, ten, ale na chwilę obecną, jeżeli jest dobrze, to po co coś szukać, nie? Po co czegokolwiek szukać, jeżeli jest dobrze? A myślisz, że kobieta, twoja kobieta, jeśli znalazłaby się, to chciałaby mieszkać właśnie tak jak ty, żyć tak jak ty? No, na pewno nie. To znaczy ja bym musiał się dostosować. Czy ty byś się poświęcił tak, żeby właśnie ogarnąć to wszystko, swoje życie i zacząć normalnie żyć dla kobiety? Czy jesteś w stanie? Dla kobiety, ale w takim tym, w kierunku takim, co cały świat podąża, nie? Nie tylko Polska, że ten, że każdy, tak zastanówmy się, powiedzmy sobie szczerze, to co ja robię, to jest fucking takie trochę, no taka dzika, wolna Amerykanka, nie? To co ja robię, bo ja bym mógł to ogarnąć, rozumiesz, że ja nigdy nie miałem, nie mam żadnych nałogów, rozumiesz, że ja, rozumiesz, to żeby iść do pracy, do łopat, ja nie mam z tym najmniejszego problemu, i żeby mieć pracę, podjąć pracę i mnie tam nie obchodzi, jakie wynagrodzenie finansowe było, ale żeby być w zamkniętym pomieszczeniu, no to z tym mam problem. Nie? Ale na zewnątrz, nie? Na zewnątrz nie ma problemu jakikolwiek ten, a tym bardziej, żeby z dziećmi pracować, nie? Przecież ten. Nie tylko spytaj się moich bobasów, ale spytaj się ich bliskich znajomych, którzy ten, przecież ja jestem najlepszym tatusiem na całym świecie. Rozumiesz, że te gry, które ja wymyślałem, nie? Ten w ciuciu babkę, a to tego, tam w Kanadzie taka ciuciu babka nie jest znana, nie? Albo w podchody, nie? Gra w podchody, albo różne. Mógłbyś pracować właśnie z młodzieżą, z dziećmi? Na przykład Tomek Adamek jeździ właśnie na takie szkolenia, takie... na serio? Tak, zorganizowane szkolenia i pomaga tym właśnie dzieciom, wspiera ich w tym. To mnie bardzo zainteresowało teraz, co powiedziałeś, że ten Tomek od razu... Po całej Polsce właśnie. Tomka pozdrawiam i ten... jakimi dziećmi on się tam ma do czynienia? Dzieci, młodzież. Ale widzisz... Mm-hmm. To są dzieci właśnie, że tak powiem, trudne, tak? Z poprawczaka. Dokładnie, z takimi bym... Jeżeli miałbym coś takiego robić, a jestem za... To właśnie z dziećmi, którzy pochodzą z rodzin gdzieś patologicznych, tak, gdzieś coś tam nie wychodziło, nie? I ten, tak, jak najbardziej. Bo z dziećmi takimi regularnymi, takimi gdzie w ich życiu jest i tatuś, i mamusia, i mają swój kwadrat, i nigdy nie doznały, co to jest głód, albo ten, to raczej nie. Te dzieci są już w porządku, ale z tymi polskimi naszymi dziećmi, które przeszły, nie, ciężki czas, to i tego jak najbardziej. Jestem za, tak. Mhm. Ostatnio pokazywałam ci materiały, nie wszystkie pozytywne właśnie, były też te negatywne. Było trochę hejtu. Jak ty w ogóle radzisz sobie z tym hejtem i czy bierzesz to do siebie w ogóle?
nie używajmy niepolskich słów. Nie ma słowa w naszym języku, nie ma w naszym słowniku, nie ma słowa hejt. Jest nienawiść. Także nienawiść w moim kierunku szła jakaś? Co tam było? Więcej było jednak... W komentarzach. Więcej było pozytywnych opinii na twój temat, no ale zdarzały się też te negatywne. I jak ty podchodzisz do tego hejtu? Dobrze, nie widziałem. A do tych z nas, którzy zostawili coś normalnego, pozytywnego, Binio pozdrawia. Co do negatywnych, nie wiemy. Jeżeli jest jeden z nas, Polaków, tym bardziej Orzełek, nie? Z całego świata, na całym świecie, nie tylko w Polsce, który się zna na tych mediach, jak one działają, to i tamto, to też muszę być ja. Ja piszę na klawiaturze tą samą szybkością, tak samo jak my rozmawiamy. I po polsku, i po angielsku. Rozumiesz, ludzie? I chcę, żebyście wy sobie zdali sprawę z tego, że wiele, wiele komentarzy itd., itp., które się pojawiały i pojawiają, tak jak mówisz, nawet nie wiedziałem, pod moimi filmikami, to nie są komentarze przeprowadzane przez Polaków, tylko polskojęzycznych. Nie, naumyślnie to robią. Polskojęzyczni to robią w moim kierunku, nie tylko w moim kierunku, zauważam, to robią jakikolwiek Polak się powodzi mu się w jakiejkolwiek dyscyplinie. Zazdrość? Sportu. Chodzi też o zdrowie. Nie. Chodzi o to, żeby nas poniżyć, żeby poniżyć nasz naród, żeby poniżyć naszą Polskę. Komuś na tym bardzo zależy i to nie są Polacy, którzy się wysławiają w ten sposób. Łatwo też jest jakby oceniać innych przez właśnie komputer, przez właśnie jakieś social media, niż tak, tak tylko, prywatnie, ale, prawda? Tak, ale ja ci mówię z góry, że ja to wiem, ja to na 100%, bo już zbadałem, że to nas nawet nie są Polacy, nie? Tam może 1% Polaków jakichś zabłąkanych jest, gdzie neguje Polaka, czy to mnie, czy innego Polaka, za to ten, bez żadnych dowodów, bez żadnych zasad, ale to ci, co negują tam negatywne komentarze tego, to nie są nawet Polacy, także o czym mówimy. Także skupmy się na sobie i tylko na sobie, nie? I odrzucajmy to, ten cały rynsztok. Słowa Neymana, Raubo, trenera Raubo, czy jakoś cię to rusza? Pana Raubo, trenera Raubo, proszę nie wrzucać do tego samego zdania z Neymanem, nie? Ten trzeci, jakkolwiek on się nazywa, on mnie w ogóle nie interesuje, on jest śmieszny, nie? Ale Neyman jest też śmieszny, tłuścioszek, nie? Ale nie wstawiajmy w tym samym zdaniu nawet Raubo. A ten Raubo coś tam powiedział, dlatego że nie wiedział, nie? Neyman coś tam powiedział, dlatego że on czuje jakąś co? Nienawiść do mnie, czy jakieś zagrożenie, czy coś tam. Kto wie, co on tam ten. Neyman czuje to, że on wie, że ja wiem, że to jest rura. A nie tylko ja wiem, cała Polska wie, nie? Na temat trenera Raubo coś tam wypowiedział. Dlatego popatrzmy się, co w polskojęzycznych mediach na mój temat się działo w ciągu ostatnich przynajmniej 5 lat. Tak? Dużo się działo. Dużo negatywnych, negatywnych rzeczy. Tak, 99% z nich to fikcja. 99,9% to jest fikcja. Tam 0,0001% jest prawdy w tym, co było, że Binkowski to kryminalny. To prawda. Że Binkowski bezdomny. Dobra, mój wybór z tym bezdomnym. Ale Binkowski kryminalny. Chuligan. Za co? Za miłość do dzieci? Ale tego to nie było dopisane w tych artykułach, to i tamto. No i na tym się zaczęła kręcić jakiś tam rynsztok medialny się zaczął kręcić. I ci z nas, którzy nie wiedzieli o tym, to teraz wiedzą. Nie wchodzimy w takie tematy. Nie, ja prosto żyję, fucking normalnie. Ja nie wrzucam jakby do wora wszystkich, tak? Jakby tych trzech osób, tylko po prostu chciałabym wiedzieć, czy takie słowa ciebie ruszają. Nie. Nie, takie słowa mnie nie ruszają. Nie, takie słowa mnie nie ruszają. Ale jeżeli ktokolwiek zaczyna rynsztok z jego ust płynąć, z tej osoby ust płynąć rynsztok,
w moim kierunku i słyszę to ponownie i ponownie. Tutaj mam na myśli Neumana. Nie? I ponownie, i ponownie. No. Mi się wydaje, że czas najwyższy, żebyśmy się spotkali, nie, Marcinku? Aha. Chyba warto. No. Jeszcze tutaj chciałam wspomnieć o Tasmanie. Czy przygotowuje się w końcu do walki? Czy bierzecie się za treningi? I kiedy to, jeśli nie, to kiedy zaczynacie? No bo być może gala już niedługo, więc działacie coś w tym temacie, czy nie? Nie, gala niedługo. Nie popędzaj. Tych gal jest mnóstwo. Spoko, one się cały czas wydarzają. I ten, z Tasmanem nie słyszałem nic od niego. Fizycznie nie jesteśmy razem, także ten, on dużo przerabia telefonów i takich rzeczy, to i tam, no, nie słyszałem nic od niego do dnia dzisiejszego, że coś się dzieje pozytywnego w jego kierunku. Także ten, ale na pewno, jeżeli on konkretnie coś złapie, ten, będzie oferta i on się zgodzi, to i tamto, to on mnie powiadomi, ja dla Tasmana, ja od razu jestem gotowy, nawet dziś, żeby z nim zacząć treningi. Don Casio ostatnio bardzo dobrze się o tobie wypowiadał, mówił, że szanuje i tak dalej, tylko powiedział, że musisz się ogarnąć, wziąć się za siebie i wtedy to już w ogóle będzie super. Co ty o tym myślisz? No, cała prawda. To pozdrawiam, Don Casio pozdrawiam. Właśnie ty mówiłeś, że kojarzysz, ostatnio jak rozmawialiśmy, także... Kojarzę z ksywy Don Casio, nie? Ja tego gentlemana jeszcze nigdy nie poznałem, także jakoś nie miałem tak osobiście momentu, żeby wyczuć go, nie? I ten, ale ja czuję, że pozytywny człowiek i tego, cokolwiek on się wypowiedział na mój temat, nie wiem, nie oglądałem, ale słyszałem, że było pozytywnie, że ten, spoko i co powiedział, że według niego ja powinienem się ogarnąć, żeby co? No, żeby ogólnie wyjść na ludzi i jakby ogólnie jesteś spoko, tylko właśnie brakuje ci tego ogarnięcia takiego i wtedy by było super. Takiego ogarnięcia życiowego. Spoko. Tylko, że... Ale to jest, mi się zdaje... Ale ceni cię jako właśnie pięściarza, jako właśnie boksera. No. Jakby twoją karierę. Tak. No, olimpijczyk, nie? Wiesz, ile potu i łez weszło w to. Chciałbyś poznać się Don Casio? Ja jestem otwarty dla każdego pozytywnego człowieka, tym bardziej Polaka, jestem otwarty, żeby go poznać, no. Ale ten, ale co, żeby się ogarnąć, to teraz tak, teraz powiem i do Don Casio, bo to jest dobry wątek, Don Casio go to poruszył, także ja chcę powiedzieć i do Don Casio, i do wszystkich orów, orły wiedzą, o co chodzi, do całej Polski chcę powiedzieć, o co chodzi, nie? Życiem takim, tam gdzie masz swój kwadrat, nie? Luksusowy, tam gdzie masz swoją furę, tam gdzie masz przynajmniej trochę hajsu zawsze przy sobie, nie? Tam, gdzie ogarniasz wszystko i wszystko ci, ten, tam, gdzie masz telefon, komórka jakaś najnowsza i ci cały czas dzwoni albo ten. Tym życiem ja żyłem wiele lat, nie? Ja żyłem, pamiętajmy, ja mieszkałem przez 35 lat w Ameryce Północnej, w dzikiej Kanadzie. Tam każdy ma hajs. Tam nawet zauważyłem w ciągu ostatniego roku, dwóch, bo wiesz, ja już miałem dość, nie? Miałem dość. Na początku to się zaczęło tak, myślałem, że to było chwilowe. Najpierw mnie zamykają do kryminału, że coś tam z żonką. Później mnie wypuszczają. Ja jestem niewinny. Dalej mi, ja czekałem na tą sprawę. Dobrego papugę sobie ten ogarnąłem z centrum Toronto. Tam są jedni z najlepszych w Kanadzie. I ten, na sprawie, sędzina kanadyjska słyszała, że jestem niewinny. Normalnie, fakty, jeżeli ty byś weszła, no, rozumiesz, normalnie z ulicy, w ten dzień do sądu i by zaczęła, bo powiedzmy, ci się nudzi. Każdy może wejść, każdy wolny człowiek może wejść i wysłuchać, nie, sprawy danej. Jakbyś, jako neutralny człowiek, nie? Czy to ty, Justyna, czy to człowiek żółty, czy to inna osoba, czy to młoda, czy starsza. Wchodzisz na tą sprawę, to moja sprawa działa się dwa dni, wtedy jak byłem poturbowany. Wiesz, że jesteś niewinny. Wiesz, że jesteś niewinny, wysłuchuj, tam coś działo. A co sędzina zrobiła na samym końcu?
No bo ja byłem tam trochę czasu, 3 miesiące spędziłem w areszcie, jak mnie aresztowali, to tamto, to tego. Ja tutaj mówię o tym momencie z 2011 roku, z 2 lipca. Tam, gdzie ta laska, ta Kanadyjka, kopła mnie w głowę, bo leżałem i później mi bombę jakąś sprzedała na szczenę, gdzie ja padłem na kolano. Ale ja padłem na kolano, no jakąś tam bombę miała, dobra, ale dziewczynka. Ale ja dalej byłem zwichrowany, zakołowany od tego kopnięcia w głowę. Nie? I ten. Wchodzisz do sądu, wysłuchujesz sprawy, na samym końcu musisz, ja to słyszałem od mnóstwa, musisz przyznać, że jesteś niewinny. Białe na czarne. A sędzina dała mi ile? Prokurator chciał 6 miesięcy puchy, coś takiego, a sędzina mi dała 5 dni. To w ogóle nie ma sensu. Czyli musiałem zrobić 3 dni puchy, bo jestem winny za coś, nie? Ale 5 dni. Jak prokurator chce 6 miechów, to jest to całkowicie nielogiczne. Nawet z ich strony, tak jak oni te, nie? To o co chodziło? O to chodziło, że jeżeli sędzina by przebiła, że ta, ona taka bardzo niemiła, taka starsza kobieta, taka babcia, nie? Przecież oni ją wywołali na moją sprawę, tylko na moją sprawę, przecież ona zeszła na emeryturę. Ona już nie sędziowała. Ona wróciła z emerytury, jeżeli chcemy wejść w szczegóły. Ona powróciła z emerytury na tą jedną sprawę, na moją, na 2 dni, żeby orzec mnie winnego. Ona już miała zakodowane w głowie, że jestem winny cokolwiek. No bo jeżeli jestem niewinny, a fakty pokazują, że jestem niewinny, ja nikogo nie dotknąłem palcem, ja nikomu usty nie powiedziałem, że ja kogoś rozbiję albo coś tamto. Ja byłem kopnięty w głowę i później bomba była sprzedana, później byłem rozbity doszczętnie przez policję tamtą. Przecież tutaj mam dalej. To są te szwy, miałem 6 szwów tutaj. Jeden sobie złamał piąstkę tutaj. Ja tutaj zacząłem krwawić, jak byłem, bo ja się przewróciłem. 4 z nich dobiegło do mnie, 4 za mną goniło. No gonili mnie. Dlaczego? Dlaczego uciekałem? No przecież on klamkę wyciągnął prosto w moją twarz. Ja z nim rozmawiałem, on klamkę wyciągnął. Nie? Wszystko po angielsku szło, po kanadyjsku, kanadyjskim angielskim. Ale ten... To ja mu powiedziałem, ty jesteś głupi. Normalnie mu powiedziałem, ja fucking stupid. I zacząłem i jeb. Gdzieś w pola, mnie nie opowiedział. No klamkę ci wyciągnął. Przecież moje dzieci były w aucie, przecież to widziały. Ja pierdolę, on przy dzieciach mi klamkę. Bo dlatego, że jakaś laska, ta sama, co mnie kopła, co mnie uderzyła, to ona zadzwoniła na policję. To jest, mam nadzieję, że jednego dnia uda się zrobić film. Na tym ten film się grubo sprzeda, bo to historia prawdziwa. Ty miałbyś być reżyserem, rozumiem, tak? Albo pomagać komu, ktoś to zrobi, to i to. Chciałbyś coś takiego stworzyć? Tak, coś takiego, to by się sprzedało. Bo historia prawdziwa, tak. I na samym końcu ona mi orzekła, że jestem winny, dlatego żeby mi nie umożliwić, żebym... Bo jeżeli bym był orzeknięty, że jestem niewinny, no to ja od razu... Ja już miałem przygotowanego papugę od spraw cywilnych, że ich szarpnąłbym za grubszą kasę, bo wyrządzili mi krzywdę, nie? I pucha, i pobicie, i 6 szwów, i te kopanie z boku, nie? Żadne moje żebra nie były pęknięte, ale później byłem cały osinieczony, nie? A później ten łańcuch czy coś rzucił mi od tyłu. Ja byłem na czworaka cały czas, nie? I ten, zaczęli mnie dusić to i tamto, to. Ale nie wracajmy do tego, jest fajnie, nie? Fajna może pogoda. Kiedyś powstanie film. Chciałam zapytać, czy życie w Kanadzie jest dużo łatwiejsze jako bezdomny? Jest dużo łatwiejsze niż życie jako bezdomny właśnie w Polsce? Bo tak słyszałam, że tak jest i chciałam zapytać... Dobre pytanie. To nie chodzi tylko o życie bezdomnego. Wiem coś na ten temat, bo wybrałem tą drogę w Kanadzie jakiś czas temu. I pucha, i wychodzi z puchy, i ogarnie swój nowy kwadrat, i wszystko tam masz, nie? Jakiś tam stolik, jakąś wersalkę, to i tamto. I no ale dobra, tęsknisz za dziećmi, nie? I znowu te dzieci zadzwonią, znowu kilka dni później, gdzieś tam cię widzą, idziesz na ten, znowu do puchy. Wychodzisz znowu z puchy, już nie masz tego kwadratu, nie wiesz, gdzie wszystko poszło. No bo ten. Osoba, od której wypożyczałeś mieszkanie, no zaginąłeś, nie? Nie otrzymywała czynszu za następny miesiąc, nie wie, co się z tobą stało, no i ten lokal nie może, mieszkanie nie może stać puste, także wypożyczyła. Większość moich rzeczy poszły, ale
jestem szczęściarzem z tej strony, że dalej te upominki z olimpiady, z filmu, to i tamto takie bliskie mi to tego, ja to mam w bezpiecznym miejscu skitrane, także wszystko jest ten. I jeżeli tak wchodzisz i wychodzisz i na instynkt, nie wiesz kiedy znowu ten, a dobra, to ktoś by mógł wejść w słowo Binkowski, po co dzwoniłeś do dzieci? No jak? Jak możesz nie zadzwonić do swoich dzieci, albo nie chcesz się spotkać z swoimi dziećmi, jeżeli kochasz swoje dzieci, bo są twoje dzieci, moje dzieci. Proste. Proste. Także żebym już więcej w tym kryminale tam nie przesiedywał, tego ja nie chcę wracać do Kanady. Nie? A jak długo byłeś właśnie w Kanadzie bezdomnym? A cały ten ból głowy... Od kiedy to się zaczęło? A jakieś 5 lat temu. Jakieś 5 lat temu. Już sobie dałem na początku miałem kwadrat tu, a miałem kwadrat tam, nie? I szukałem, żeby to i tego, i znowu trzeba jakiś nowy laptop kupić, nie? Ten komputer, nie? Bo jest komputerowy, telewizora nie powinniśmy mieć w domu. Telewizor to rzecz zbędna i tego. No, ma swoje mieszkanie, nie? Kawalerkę, nie? Później wychodzi znowu po 2 miesiącach i wszystko jeb. Nie wiesz, gdzie co poszło, to i tam. Nikt za to nie odpowiada, nie? Że straciłeś wszystko. I co znowu... No i tak było. Miałeś ciężko właśnie na początku, żeby się przyzwyczaić do tego, w jakim jesteś stanie? O, na pewno, pamiętaj. Jeżeli chodzi o takie życie, takie, no, nazwijmy to normalnego człowieka, nie tylko Polaka, człowieka na ten, to ja byłem, no, ja tam fruwałem dosyć wysoko, nie? Wiesz, no właśnie, tym bardziej, no, że byłeś na samej górze. No. Także i spadłeś na dół, więc to na pewno było ciężkie. Ja fruwałem wysoko i nagle jesteś bezdomny. No nie? Właśnie, i jak sobie z tym poradziłeś? I jak to było na początku? A, początki... Jak walczyłeś o to, żeby jakoś przetrwać? No bo to można powiedzieć, że musiałeś to przetrwać. Tak, to jest walka o przetrwanie. Poznałem inny świat. Tych ludzi wszystkich, których widzimy, tych bezdomnych, świata całego, nie? Czy to jest w Polsce, czy to w innym państwie, świata całego są bezdomni, nie? Dużo z nich ma problemy. Tak, zanim zaczniemy wymieniać, że oni mają problemy z narkotykami, czy z alkoholem, itd., itp., musimy zacząć pierwszorzędnie spojrzeć na te prawdziwe problemy, które się pojawiają w ich życiu. Oni, ci ludzie, ci bezdomni, oni nie spadają gdzieś z księżyca, czy z gwiazdki i się nagle jednego dnia stają bezdomnymi, nie? To było bardziej tak, ja to tak zrobiłem, to był mój wybór w mojej sytuacji, ale większość tych ludzi, przecież ja miałem rozmowy z nimi, rozumiem, z tymi Kanadyjczykami, czy imigrantami, którzy tam mieszkają. Przecież wielu z nich prowadziło normalne życie. Pochodziło ten. Coś im się wydarzyło w życiu, że dużo z nich problemy zdrowotne miało, nie? Dużo z nich problemy zdrowotne, to nie tylko problemy zdrowotne fizycznie, nie? Tutaj, psychika im ten, nie? Nie? Jeżeli byli w wypadku samochodowym, a jego dziewczyna ginie, czy młoda żona i dziecko ginie w wypadku samochodowym, rozumiesz, ludzie? On w ogóle nie myśli o życiu. Tam pierwsze myśli, co on miał cały czas, i to dłuższy czas, że powinien... Rozumiesz? I wielu z nich, wielu ludzi w tej sytuacji, ale niektórzy z nich przeżyją z fartem, mają tego farta, mają tego harta ducha, że przeżyją, to i tamto są na ulicy, przeżyli te najgorsze. I teraz to życie na ulicy bezdomnego człowieka, ono nie jest, to jest inne życie, to jest dosyć ciekawe życie, tylko nie wolno mieć żadnych nałogów, nie? Czy jakimkolwiek najgorszym świata całego, dlatego że jest tak bardzo dostępny, nie? Na całym świecie, ale dużo tych ludzi bezdomnych zatapia swoje smutki osobiste, to co się wydarzyło w ich życiu poprzez właśnie, nie? A miałeś chwilę właśnie takiego załamania, że chciałeś może, nie wiem, czy tak, w jakiś sposób właśnie zakończyć swoje życie? No tak, miałem. Przeżyłem to. Ale to był raz, czy więcej razy? Raz, pamiętam. No. A co wtedy się działo, że chciałeś właśnie popełnić to samobójstwo? Nie, to była to rozłąka z zagadką i z Boba sami, no.
to było to rozstanie, nie? I to wszystko, co weszło ten, czyli i psiarnia, i komplikacje, ten, i wstawianie się do sądu, i znowu aresztowanie i tego. Ja mówię, skąd to się bierze, dlaczego tak się bierze, nie? Tam było blisko, tam było blisko. A co właśnie spowodowało, że jednak przetrwałeś i wziąłeś w życie w swoje ręce i dałeś radę? Na to nie mam odpowiedzi, ale jestem pewny, że mocny anioł stróż nade mną czuwa. Że to nie był mój czas. To nie był mój czas. Każdy z nas to świeczka. Jak się rodzimy, to ktoś, czyli Bóg, podpala tą świeczkę. Nigdy nie wiesz, kiedy ta świeczka nagle zgaśnie. Nigdy nie wiesz. Dlatego traktuj każdy dzień jako ostatni. To jest dobra puenta naszej rozmowy. W takim razie bardzo ci dziękuję, że poświęciłeś czas i powiedz mi, czego mogę ci życzyć? Wszystko jest fajnie. Tak jak ostatnio. Dalej jest fajnie. Jest nawet fajniej niż ostatnio. A ostatnio było zajebiście. To jest fajnie i niech się to dalej kręci. Tak. Z wielkim szacunkiem do wszystkich rodaków, nie? AU do Orzełków, nie? Tasman, pozdrawiam cię, nie? Mikołajku, Olusiu, tatuś was kocha. I co? Z szacunkiem, to, nie? Szanujmy się nawzajem, bo ciężkie czasy nadchodzą, nie? Bo zauważmy, ilu bezdomnych na całym świecie, nie? Zauważmy, ilu bezdomnych w Warszawie, okej? Okay? Jeżeli nie jesteśmy fizycznie gdzieś tam w świecie zachodnim i nie możemy naocznie coś zobaczyć, zobaczmy, ilu bezdomnych w naszych miastach, w naszych ten. Bądźcie bardziej, nie? Mówię do wszystkich odbiorców, bądźcie bardziej, otwierajcie wasze serca, bo ta druga osoba to człowiek, nie? Nie do mnie, ja wszystko mam, ja cacy, ja ogarniam, ale większość z nich to starsi ludzie, nie? A jeżeli są młodsi ludzie, uwierzcie mi, z dystansu wyglądają normalnie, ale oni mają bardzo powikłane komplikacje zdrowotne, albo byli w różnych wypadkach, czy w pracy, czy samochodowych i coś bardzo, bardzo przykrego się wydarzyło w ich życiu, także bądźmy, nie? Bądźmy bardziej życzliwi i... A czy według ciebie Polacy są życzliwi i są pomocni? Tak, my mamy największe serca z wszystkich ludzi na świecie. A jak jest na Kanadzie według ciebie? Zimno. Kanadyjczyk do Kanadyjczyka jest zimny. O, nie wszyscy, wiadomo. Jak myślisz, czym to jest spowodowane? Dlatego, że Kanada to... Nie wiadomo, co to, jaka to narodowość. No, Kanadyjczycy, tak naprawdę, nie? Jeżeli na przykład jakaś fajna młoda kobieta z Afryki chciała finansowo stać mu na to i chciała zobaczyć Kanadę i na tydzień czasu poleciała do Toronto, powiedzmy, w Kanadzie. Ale w tym samym czasie zbieg okoliczności rzucił tak, że jakiś Eskimos, który też tam mieszka, nie? Bardzo na północ tamten w Kanadzie, też chciał pierwszy raz w życiu zobaczyć takie Toronto. I on też przyleciał, ten Eskimos, i oni się spotkali gdzieś tam w restauracji i wielka miłość zaistniała, to i tamto. No to dziecko wtedy się rodzi w Kanadzie i to jest Kanadyjczyk. I to dziecko nie wie. Nie wie. To dziecko nie wie. To dziecko od pierwszych dni, chwil swojego życia jest opętane technologią, telewizją, komputerami, iPhone'ami, to i tamto. Mamusi, tatusia zazwyczaj nie ma blisko tego dziecka, bo dlatego, że mamusia i tatuś musi zapierniczać cały czas, dzień w dzień, tak samo jak w Polsce. Ale to w Kanadzie było mało spotykane do niedawna. Musi ten, żeby ogarnąć finanse, żeby pokryć, nie? Koszty życia z miesiąca na miesiąc, nie? I to dziecko jest wychowywane zazwyczaj przez niańkę. Nie? I ta. Czyli Kanada jest zimna, Polska jest bardziej taka do ludzi i... Tak, ogólnie Kanadyjczycy zimni są. Ta starsza generacja lepiej się zna na życiu i ten jest bardziej spoko, ale ta młoda generacja nie tylko, że jest zimna, mentalnie, psychicznie jest zgubiona. Dobrze, Binio, było bardzo miło. Dziękuję ci bardzo za wywiad. Po raz kolejny bardzo fajnie się rozmawiało i mam nadzieję, że nie zamęczyłam za bardzo. Nie, wszystko pozytywnie. Z twojej strony wszystko pozytywnie. Widzowie bardzo lubią ciebie oglądać, także... To szanujmy się. Jesteś po raz kolejny. Szanujmy się nawzajem. Szanujmy się jeszcze bardziej niż się szanujemy do dnia dzisiejszego. Pamiętajmy naszą historię. Pamięć o naszych dziadkach, pradziadkach, prababciach naszych. To wszystko. Dziękujemy. Au.